Cześć, ja jestem Merow, witam was w kolejnym Overwatchu, czyli w filmie, w którym oglądamy demo, łapiemy cheaterów i jeśli kogoś zgłosimy za haksy, to otwieramy moją ulubioną skrzynię załamania. No i dzisiaj zaproponowaliście mi lekki challenge. Mam nadzieję, że jakoś uda mi się to założyć na te słuchawki, że to nie będzie proste. Jeden z komentarzy brzmiał: Merow, jeśli to czytasz, to obejrzyj demko w okularach do pływania. Także nic innego mi nie pozostało. Troszeczkę tak różowo-pomarańczowo widzę świat w tej chwili, ale na potrzeby tego odcinka wydałem 3 zł na te okulary. Mam nadzieję, że docenicie. A na moim Instagramie, słuchajcie, te dwie kostki są rozdawane. Także śmiało zachęcam. Co, obejdźcie, zaobserwujcie. A my przechodzimy do Overwatcha i oglądamy pierwsze demo. Już za chwilę zobaczycie moje ocenianie demka w okularach, ale zanim to chcę wam jeszcze pokazać stronę Shadowpay, na której możecie kupować skiny często taniej niż na rynku Steam oraz sprzedawać własne, jeśli chcecie jakiś się pozbyć. Aby kupić skiny, jest tutaj pełna lista skinów, tak? Wybieracie z opcji, które was interesują. Jakiś przedział cenowy, float, na przykład tylko Factory New, na przykład tylko SMG, czy rifle, czy cokolwiek tam innego szukacie i na przykład tylko skiny z jedną naklejką. I teraz pokazuję nam wszystkie przedmioty, które w tych wąskich przedziałach żeśmy znaleźli. Oczywiście tutaj kliknięcie akurat naklejek w moim przypadku mocno zawęziło ilość przedmiotów, tak? Bo skinów jest dużo, 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 dużo więcej wszystkich. Możecie tutaj wejść, wybrać sobie wiele różnych metod płatności, które was interesują, a jeśli chcecie sprzedać swój skin, też nic prostszego. Wchodzicie w Sell Items, wybieracie przedmiot, który was interesuje, który chcecie sprzedać, klikacie Sell, no i wpisujecie cenę, który chcecie za niego otrzymać. Tutaj wam pokazuje przedmioty podobne, które do tego, który chcecie wystawić i jakie są ceny na rynku oferowane przez innych graczy. Wejdźcie w link w opisie, zapraszam i przechodzimy do filmu. Pierwsze demo, mapa Swamp, słuchajcie, jestem w niezłym szoku, fajnie wiedzieć, że również te mapki z trybu sparingowego są jak najbardziej zgłaszane do Overwatcha. Pan podejrzany wynik 58 do 9? 10 MVP, wynik 144 i mimo wszystko jest wynik 11-11. O kurcze, powiem wam, że CSGO wygląda tak ciekawie, tak różowo, pomarańczowo. Barwy są takie inne, prawda? Widzę, że nasz pan podejrzany dosyć na pewniaku wychodzi nastrzelać od razu w innych. Wchodzi w Mołotowa, nie przejmuje się, już ma 60 fragów, 60 do 10 i przegrywają 12-11, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Myślę, że po jednym demku to okulary zdejmę, no bo wiecie, myślę, że mojego... Znaczy, komentarz był taki, że muszę wszystkie oglądać, tak? Ale myślę, że tutaj to wygląda, prawda? I na Aima, i na Wallhacka, tak mi się wydaje. Ale myślę, że docenicie moje poświęcenie i wybaczycie mi, jeśli tylko w jednym demku. Jedną skrzyneczkę otworzę w ten sposób, bo tak wydaje mi się, że to już jest haks. Ale jeszcze zobaczymy, jeszcze się upewnimy. Właśnie, tu są w ogóle nowe schody. Ja nie grałem na tej mapie, odkąd ta zmiana została wprowadzona. Że można w ciekawszy sposób przejmować mida. Ojej! Czemu ten celownik lata po wszystkich, co? Chciałbym, żeby pojawiało się więcej nowych map w CSGO. Tak, troszeczkę ten sposób, w którym jest to w tej chwili dodawane, czyli mapki sparingowe, które wchodzą na chwilę. Potem wiemy, że zaraz znowu te mapy znikną i zostaną dodane nowe. Ludzie mniej chętnie trochę przez to na nich grają. No tak, nie jestem przekonany do końca, czy ten system jest dobry. No ale przynajmniej mamy jakiś fajny nowy. Czemu on tego nie rozbraja? A bo nawet nie ma defa, nie? Pan podejrzany, nie stać go było na defa. O jejku, no oczywisty haks, tak? Bo wszystko biega, patrzy, wie, gdzie wszyscy widzą. Ja sobie przewinę to demko. Chociaż tak, o, może zrobię tak. Jestem ciekaw tej ostatnich rund. Ile on ma fragów, nie? Oto ostatnia runda, słuchajcie, 15-14 dla Terra. Albo będzie remis, albo terroryści wygrają. Nasz pan podejrzany ma wynik 77 do 13. Jejku, ja nie widziałem jeszcze takiego wyniku, powiem wam. No bo nawet jeśli ktoś jest haksem i wygrywa, no to no nie robi ace'a w każdej rundzie z reguły, tak? To te 80 fragów, 16 rund razy 5, to jest jakby w 16 rundach był ace i wygraliśmy 16-0, no to 80 fragów to jest max, nie? On już ma 79. Jejku! To jest mój osobisty rekord, jak widziałem. W jakimkolwiek meczu, Overwatchu, czymkolwiek, tyle fragów. Z taką ilość fragów to przecież... Patrzcie, on biegnie w ogóle z tym scoutem. Nie przejmuję się niczym. Ojej. 4 heady, nie? Czy idzie na ace'a w ostatniej rundzie? Terrorysta plantuje czegoś świadomy. Zobaczcie, po terro te wyniki w miarę wyrównane. Nie trafił! Mógł skinąć! Trafił. Zobaczcie, po terro jakie wyrównane wyniki, nie? Nie wiem, czy to jest jakieś ostre kierowanie, że u niego w drużynie nikt nic nie ogarnia. On to robi 192 punkty. 192.
I taki wynik. Naprawdę nieprawdopodobne. Wspomaganie celowania oczywiste, pola widzenia oczywiste. Wspomaganie pola widzenia to ja mam chyba w tym, nie? Inne zewnętrzne nie, umyślne przeszkadzanie nie. No to czas sobie otworzyć jakąś skrzynię. Kupimy od razu 4 klucze, no i kibicujemy, żeby wyleciał skin Legion Anubisa, bo jeszcze on z tej skrzyneczki nie poleciał. Może to będzie dziś? Może nie? Zobaczymy. Bizonik. No nic! Idziemy po drugie demo. Drugie demo, od razu trochę lepiej jak to zdjąłem. Tak wszystko lepiej widać. Nie wiem czy widać to będzie na waszym pomniejszeniu na filmie, ale mam tutaj już trochę odznaczone od tych okularów. Przez słuchawki to bardziej mi się ściskało głowę, nie? Wiecie o co chodzi. Tutaj ten AIM w ogóle bardzo dziwnie lata. Nakierowuje się na ściany. Chyba za bardzo nie mam o czym mówić, bo demo jest dosyć oczywiste. Jeszcze tak mu lata ten ekran. Dobra, ostatni terror jest na A. Możemy to... Aj, no i pominąłem fraga. Nieładnie, Merwo, zrobiłeś. Bardzo nieładnie. Ale tylko dlatego, że jestem dosyć pewny, że to jest haks po tym, jak on mniej więcej biega. Cały czas patrząc się w ściany. Patrząc tylko w miejsca, gdzie są ludzie nawet. Nie próbuję się jakoś... Ho, ho, ho! Nie próbuję się jakoś kryć. Biegam sobie tutaj. Pu, nagle puszczam serię 90 stopni w bok. Walę heada. Biegnę dalej. Teraz z jakiegoś powodu dokładnie wiem. O, o. I przeskakuję nagle. No słuchajcie, no nie ma o czym mówić, nie? I wallhack i aimbot. Zgłaszamy kolejnego. Pan podejrzany w momencie zakończenia da miał wynik 24 do 1. Tak to wygląda. I niewystarczające tutaj. Prześlij werdykt. I otwieramy drugą skrzyneczkę w takim razie. Cyk. No liczymy na ten Legion Anubisa. Byłby wtedy taki komplecik. Mam czwóreczka przyleciała. Ta skrzynia ma to do siebie, że ostro bejtuje. Czyli przylatują różowe, czerwone, fioletowe skiny w trakcie. A na końcu wylatują bizony. Kolejny bizonik do kolekcji. No spoko, mogło być lepiej chyba, nie? Trzecie demo i jest w końcu moja ulubiona mapa. Mapa, która bez dwóch zdań przynosi najlepsze dropy. Jeśli tylko trafi tutaj nam się cheater na Overwatchu. Mam podejrzany wynik 13-9. Wygląda to bardzo legitnie. Biorąc pod uwagę, że antyterroryści też przegrywają 2-8. No zdecydowanie najlepszy wynik całego jego teamu. O, bany hop taki za bardzo aż udany by się wydawało, co? Troszeczkę... Troszeczkę zbyt pewnie mu ten bany hop wychodził, ale przynajmniej w końcu nie ma jakiegoś dema. Ale przejął skauta od swojego sojusznika, który zginął teraz. No wygląda to na wallhacka, prawda? Na aimbota aż tak nie wyglądało, bo gdzieś tam strzelał, nie trafiał, ale wygląda to trochę tak, jakby doskonale wiedział, gdzie terroryści byli. Przynajmniej po tej pierwszej rundzie. Ale przyglądamy się dalej. Kibicujemy, żeby to był cheater, bo mam nadzieję, że pamiętacie. Otwieranie skrzynek po demkach z mapy DAS2. No panie podejrzany, no. My tu mieliśmy lekkie wątpliwości, czy pan jest legit, czy nie. A pan tutaj takie rzeczy, scoutem przez drzwi, hedzik przez smoka. Śledzimy, no nie, no tak się nie robi. Tak się nie robi, panie podejrzany. Zobaczymy, jak panu pójdzie odbijanie bombsite'u tutaj z shorta. Czy coś się uda zrobić? Mocno go przekręciło nagle. A tu jednak przeciwnicy się spodziewali. I mimo, że gość ma cheaty, mimo, że próbuje jakoś kierować całą swoją drużynę, to przegrywają 2-10. Takie coś musi boleć, co? Przyznajcie. Takie coś boli. Już kupiłem sobie cheaty, chcę w końcu pograć, chcę coś zrobić i co? I nie jestem w stanie. Myślę, że po tych tutaj strzałach też nie macie już za bardzo najmniejszych wątpliwości. I jednak aimbot też, widzicie, że ten celownik gdzieś leci i potem tak podąża za graczem, wali heada za wubki. Czegoś takiego bez aimbota by nie zrobił. Ale dziwię się, że na przykład na taką odległość to nie działa i nie trafia. Teraz trafia, także to tak jest troszeczkę randomowo, no nic. Otwieramy skrzynkę. A za moich czasów, jak człowiek robił Overwatcha, to czasami się trafił jakiś czysty gracz, jakiś smurf, jakiś gość, który no po prostu został nie wiadomo za co zgłoszony. A teraz CDM-ko do cheater, ale nie przejmujemy się i wypada nam Legion Anubisa. Nadzieja była, ale nie tym razem. P2000 powykręcany musi nam po tym demku wystarczyć. Czekamy na kolejne. Czwarte demo, miraż turniejowy. Mamy dzisiaj pełną gamę map. Pan podejrzany wygnie 17-7, terroryści wygrywają 8-4. Jest ciekawa sytuacja, spójrzcie na minimapę. 5 antyterrorystów chciało wejść do okna tam.
tam na dole. Nasz ziomek dosyć na pewniaku wychodzi i strzela heady. Dzisiejsze Overwatche jakoś nie wymagają ode mnie mocnej koncentracji. Mam wrażenie, że rzeczywiście kiedyś te Overwatche były troszeczkę trudniejsze. Tak to co, pierwszy wjazd i Ace'a chyba zrobił? Wydaje mi się, że Ace'a miał 17-7, tak, zrobił 5 fragów w pierwszej rundzie, wchodząc i strzelając same heady. Nie ma w ogóle co oceniać. No banujemy, nie? Coraz prościej oceniać te Overwatche po prostu. Tam jeszcze przy okazji strzelał sporo swoich sojuszników, także dajmy to i dajmy umyślne przeszkadzanie. Mimo wszystko przesłamy werdykt. Czas na czwartą skrzyneczkę. No i co, czy za chwilę będę musiał dokupywać? Zależy, jaki będzie kolejne demo. Bo to jest ostatnia, którą kupiłem tak sobie przed rozpoczęciem tego odcinka. Myślałem, że więcej cheaterów nie trafimy, czy jakiś światowy skin? Nie tym razem. Negev 011. Witamy z powrotem na słonecznym, piaskowym daszcie. Już myślałem, że pan podejrzany ma rękawiczki. Bo tak to jakoś wyglądało, ale to tylko jakiś rękawek od sweterka. No niezły strzał, co? Przez drzwi. Przez smoła, hedzik, ale oczywiście to może być przypadek. Czymś takim się nie sugerujemy, natomiast ten drugi strzał przy jak najbardziej przypadkiem nie był. Widzimy, że pan podejrzany cheatuje, bany hopik leci. Nie musi nic widzieć, on dokładnie wie, gdzie jest przeciwnik. Dokładnie wie, że ostatni cedek tutaj siedzi. Pyk! Cóż za szybki hedzik, cóż za dobry refleks tego zawodnika. Nie ma dzisiaj, słuchajcie, co ja wam mogę powiedzieć? Tak wyglądają Overwatche w tej chwili po prostu. Po prostu tak. Mecz zakończył wynikiem 42-16, także wszędzie oczywiste, bo potem sobie biegał z autosnajpą, robi co chciał. Dokupiłem w międzyczasie jedną skrzyneczkę kolejną. Zobaczymy, czy będzie ich potrzeba jeszcze więcej. Trochę mnie martwi, że te Overwatche tak teraz wyglądają, tak a nie inaczej. Są to najłatwiejsze w ogóle dema, jakiekolwiek widziałem. Zero jakiegoś takiego wyzwania, zastanawiania się, czy ten pan podejrzany cheatuje, czy nie. Otwieramy i wypada niestety niebieski skin. Miałem nadzieję, że podaście 2 będzie jakiś kałaszek na przykład. No to jeszcze jedno demko obejrzymy. Czekamy na ostatnie demo. No to kolejne, ostatnie już nasze demo. Inferno turniejowy, mamy od początku rozgrzeweczkę. Nasz pan podejrzany załadował się niestety z rękawkami CTK. No ale nic, może przyspieszymy troszeczkę, bo widzę, że tutaj nic za bardzo się nie dzieje. Jeden z antyterrorystów idzie, okej, zwolnimy, zobaczymy jakieś pierwsze akcje, nic nie zrobi pan podejrzany, okej. Kończymy rozgrzeweczkę, bo tutaj widzę, że generalnie nic. No i dobra, początek meczu to na razie wyglądało legitnie, aż jestem w szoku. Jakby jedno demko chociaż było bez cheatera, bym był bardzo zdziwiony. Pan podejrzany sobie zakupił elegancką kamizeleczkę i idzie jakimś takim bardzo płynnym bunny hopem. W ogóle nic nie robi, tylko bunny hopuje cały czas. Cały czas bunny hopy. No może uznajmy, że ten pierwszy hedzik to był jakiś przypadek z jego strony. I może jeszcze jakoś się nam wytłumaczy, a te bunny hopy, no to po prostu ma gościu. To jest najlepszego skilla w CMCS-ie. Nikt nie umie tego robić tak jak on. No strzał w ciało wystarczył, chyba tutaj nie było kamizelki u przeciwnika, u huragana, ale to jest po prostu mistrz bunny hopa. On musiał setki godzin spędzić na serwerach i się wyćwiczyć, że zrobił to z takim skillem. To jest Overwatch w tym momencie, moi drodzy. Przyznam wam szczerze, że nie chcę mi się na to patrzeć aż tak. Przy takiej ilości haksów, 100% demek, 100% haksów, trochę jestem zawiedziony, nie? Naprawdę trochę jestem zawiedziony. Także oczywiste. No i żeby być słownym, kupiłem ostatnią skrzyneczkę 6 demek w dosyć krótkim czaszek na tego Overwatcha. I zobaczymy, czym to się skończy. Na razie było 5 niebieskich skinów. Nie zaciekawie, ogromna strata. Czy może ostatnia skrzyneczka nas jakoś poratuje? Miejmy taką nadzieję. No nie, no już myślałem, że Glock! Jak zobaczyłem ten różowy skin na horyzoncie, no to mówię, musi być. Ale ta skrzynia jest chamska momentami. Ja już byłem tak szczęśliwy, że w ten sposób zakończyliśmy Overwatcha takim ładnym Glockiem. A to tylko skaucik ze StatTrackiem. No nic, dzięki wszystkim za oglądanie. Stawcie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję, jeśli jesteście nowi na kanale. Wbijajcie na mojego Instagrama, jeśli chcecie wygrać któryś z tych nożyków. Do zobaczenia w kolejnym filmie, cześć.